Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Słowa Jezusa z Wieczernika, które stają się rzeczywistością tu i teraz. Bracia i siostry, zapatrzeni w obecnego hostii naszego Pana. Ksiądz Kustosz, ksiądz prałat Marian, wszystkich tak bardzo serdecznie po imieniu powitał. A zatem zwolnił mnie z tego miłego obowiązku, ja bym chciał. Niemniej serdecznie wszystkich obecnych i tych, którzy się z nami łączą duchowo, najgoręcej pozdrowić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś hodia. Przeżywamy imieniny Przenajświętszej Eucharystii, które obchodzone są w powszechnym Kościele i w królewskim, prastarym Grodzie Jarosławskim na czele z odpustową kolegiatą Bożego Ciała. Stawiamy pytanie, jakie znaczenie ma dla nas dzisiejsza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa? Trzeba pamiętać, że wszelkie komemoracje, czyli uroczystości, święta, liturgii, niosą dwa zasadnicze dobra. Po pierwsze, objawiają nam określoną tajemnicę, którą się przeżywa, i po drugie, udzielają nam szczególnej łaski, którą nazwałbym przesłaniem. A zatem uwzględniając te dwa istotne wątki dzisiejszego świętowania, postawmy dwa pytania. Po pierwsze, jaka jest prawda o dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała? I po drugie, jaką łaskę, czyli jakie przesłanie płynie z dzisiejszej uroczystości? Zasadniczo dwa punkty. A więc po pierwsze, zastanowimy się nad tą prawdą o dzisiejszej uroczystości w aspekcie krótko historycznym i teraźniejszym, żeby zrozumieć to, co jest istotą dzisiejszej liturgii. Dynar historyczny, siostra Juliana, XIII wiek, przeorysza sióstr Augustianek w Mont-Corbillon w pobliżu Lisieux na terenie Francji, odznaczała się wyjątkowym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Oto w 1209 roku ma kilkakrotne widzenia tarczy księżyca, a na tej tarczy widzi plamę ciemną. Zastanawia się długo. Oświecona przez Boga zrozumiała, że świetlana tarcza księżyca to Kościół, a ciemna plama to brak w kalendarzu liturgicznym Kościoła obchodu ku czci Najświętszego Sakramentu. Po ujawnieniu objawień i wielokrotnej interpretacji przez ówczesne magisterium Kościoła, papież Urban IV w 1264 roku wprowadza uroczystość Bożego Ciała do liturgii rzymskiej, a cały Kościół ją aprobuje ustami Jana XXII w 1334 roku. Należy jeszcze dopowiedzieć, że bezpośrednim do tego impulsem
był cud, jaki wydarzył się w miasteczku włoskim Bolesna, niedaleko Rieto. To jest około 100 km od Rzymu. Otóż ksiądz Piotr, przeżywający wątpliwości dotyczące obecności Chrystusa w hostii, po pielgrzymce do Rzymu trafia do tej małej miejscowości w gminie Orietta. Sprawuje mszę świętą i nagle zauważa po ukazaniu świętej hostii, jak przemienia się ona w ciała ociekające żywą krwią. Poprawił się korporał, czyli ten biały obrus, ołtarz, kamienie na posadzce. I według tej tradycji orwietańskiej, gdzie rezyduje papież w tym czasie, konkretnie Urban IV, zobaczywszy relikwie, nakazuje korporał złożyć rzecz czczą i umieścić w nowo powstałej świątyni, a więc nie tyle w Bolesna, bo to było małe miasteczko, ile w Toskanii znana Orietta. Ciekawy zbieg okoliczności, że w tym czasie, jak przekazała tradycja orwietańska, święty Tomasz z Akwinu, który przebywa na dworze papieskim, otrzymuje zlecenie od ówczesnego papieża, białego pasterza, teksty mszalne obchodu dzisiejszej uroczystości. Mamy je po dzień dzisiejszy, między innymi przed tak wielkim sakramentem i inne, o czym nie czas i nie pora mówić. W związku z tym uroczystość Bożego Ciała powinna być obchodzona solennie, to znaczy uroczyście, a jeszcze bardziej liturgicznie, a to znaczy w przełożeniu na nas język, abyśmy żyli przynajmniej dzisiaj w oktawie treściami biblijno-liturgicznymi. I to jest ten drugi wymiar dzisiejszej uroczystości, teraźniejszy. Popatrzymy na Słowo Boże, czyli krótko na Biblię i na Słowo Kościoła, czyli na teksty eucharystyczne, a więc liturgiczne, żeby wydobyć tę zasadniczą prawdę. Oto teksty biblijne. Księga Wyjścia, przed chwilą proklamowana, wprowadza nas w zawarcie przymierza Boga z Izraelem i Izraela z Bogiem. Ceremoniał ustanowienia przymierza polega na wylaniu krwi, słyszeliśmy dobrze. Pochodzi ona ze złożonych wcześniej zwierzęcych ofiar. Mojżesz najpierw rozlał je na ołtarz, a potem na lud oraz na jego prominentnych przedstawicieli. W tym rytuale szczególną rolę odgrywa krew wylana na ołtarz i lud. Mojżesz deklaruje, że chodzi tu o krew przymierza. Takie sformułowanie jest unikatowe. Podobnych słów użyje Jezus, ogłaszając nowe przymierze we krwi Jego, o czym mowa w dzisiejszej Markowej Ewangelii. Opisuje ona ostatnią wieczerzę. Tak, która miała miejsce 2000 lat tam, ale która tu i teraz się uobecnia. Specyfiką tej uczty starotestamentalnej, a zwłaszcza tej nowotestamentalnej, Jezus wykorzystuje posiłek, a więc znak chleba i wina, by nadać im nową jakość. Potwierdzają to Jego słowa: bierzcie, to jest ciało moje, i nad kielichem to jest moja krew, krew przymierza. W ten sposób ustanawia Chrystus nowe przymierze, którego pieczęcią nie jest krew zwierząt ofiarnych, jak w Starym Testamencie, ale Jego własna krew. Dodatkowy szczegół, że jest ona przelana za wielu, a więc za wszystkich.
wskazuje na uniwersalny i ekspiacyjny charakter ofiary Jezusa. Końcowe słowa to czyńcie na moją pamiątkę podkreślają, że jej zbawczy skutek będzie się uobecniał w każdej Eucharystii aż po eschatologiczną ucztę w niebiańskiej wspólnocie uczniów ze swoim Bogiem. Dlatego naszym zadaniem pozostaje spożywanie w Eucharystii daru ciała i krwi Chrystusa pod postacią chleba i wina, byśmy otwierając się na paschalny wymiar owego życia, doszli do jego pełni wieczności, bo to jest cel naszego życia. Bo śmierci nie ma, jest life, after life jest życie, jest tylko przejście z tej krainy cieni do tej prawdziwej rzeczywistości życia. Jeśli mówimy o śmierci, to w tym wymiarze ojców Kościoła, którzy mówili o śmierci ducha. To jest śmierć mistyczna, kiedy człowiek mówi Bogu nie. Ale jest jeszcze trzeci rodzaj, którą musimy nieustannie, jak mówi Eucharystia, głosić śmierć, czyli umierać grzechowi. I dlatego też jasno dzisiaj tę prawdę potwierdzają teksty liturgiczne, czyli już może mniej Słowo Boże, ale więcej Słowo Kościoła. Proszę pozwolić, że nie będę wchodził w hermeneutykę tekstów eucharystycznych, bo to może za trudne, ale najpierw przytoczę to, co streszcza obchód dnia dzisiejszego, a więc cytuję modlitwę z samą kolektą. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Te syntagmy, te główne myśli pokazują nam to, co jest najistotniejsze, a mianowicie pozwolą odczytać ofiarę Chrystusa, która niesie nam zbawienie, a prośba, byśmy doznawali owoców, odnosi się do naszego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej. I dlatego mówimy, że Msza Święta jest największym cudem świata. Co to znaczy? Pytał kiedyś Jan Wianney. Gdybyśmy wiedzieli, czym jest Msza Święta, musielibyśmy umrzeć z zachwytu. Czym jest? Jest niczym innym, jak uobecnieniem, misterium Wieczornika i Golgoty. To, co działo się kiedyś w historii, staje się hobie, staje się dzisiejszością. To jest to samo, tylko w innej scenerii. I gdybym zapytał, gdzie my teraz jesteśmy, to prawda, jak to pięknie określił pasterz tego kościoła, ksiądz prałat Marian w cieniu kolegiata. Ale my przede wszystkim jesteśmy w Wieczorniku. Jest ołtarz. Jesteśmy na Kalwarii. Jest krzyż. I to jest ten największy cud świata, jakim jest Msza Święta. I to nam mówi ta właśnie kolekta, która uobecnia misterium Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Proszę pozwolić jeszcze na kolejną krótką komemorację. Po Komunii Świętej przewodniczący liturgii zaniesie taką modlitwę. Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej. W tej oto pokomunijnej modlitwie jest prośba całego ludu, abyśmy dostąpili kiedyś radości wiecznej,
Bo to, co mówi Tolstoj w swoich pamiętnikach, dobrze sobie zapamiętajcie. Kto stracił majątek, wiele stracił. Kto stracił zdrowie, stracił więcej niż wiele. Ale kto stracił wiarę w wieczność, stracił wszystko. Stracił najwięcej. Bo życie ludzkie jest procesją. Zaraz pójdziemy w tej procesji. To jest jakaś symbolika, która ma nam wszystkim przypomnieć, że życie jest powodem, że my musimy za kimś iść. I dzisiaj to wyznajemy, że idziemy za Jezusem. Kiedyś przeczytałem jeden z najsmutniejszych napisów chyba na świecie. Były to drzwi katedry londyńskiej, a napis następujący. Żyłem w niepewności. Umieram w wątpliwości. Ale dokąd idę, nie wiem. Najsmutniejsze słowa to był Platon, filozof, który szedł w życiu za kimś. Trudno posądzić, że źle wybrał, bo nie miał jeszcze pełni objawienia. A ty za kim idziesz? I dlatego dzisiaj w tej pochodzie masz pokazać, że idziesz za Jezusem, który jest drogą, a równocześnie prawdą i życiem. Prawda to jest dobra nowina, Ewangelia, Słowo Boga i Kościoła. Życie to jest życie z sakramentami świętymi. I dlatego ta druga oracja pokomunijna objawia nam tę właśnie prawdę. Oto, umiłowani słuchacze, uczestniczy największego cudu, jaki jest ta święta, pokrótce, w oparciu o ten wymiar historyczny, ale również teraźniejszy, Biblię i teksty liturgiczne Kościoła. Ukazałem podstawową prawdę, którą już celebrujemy na polskiej ziemi od epoki jagiellońskiej. Sprawa druga. Stawiamy pytanie, jakie przesłanie konkretnie kieruje dzisiaj do nas liturgia, a zwłaszcza Bóg, bo to On mówi, nie ksiądz. To On do mnie przychodzi, a nie zwykły opłatek. Jest słuchaną łaską. Bazujemy na tych tekstach. Jest nasz udział we mszy świętej. I dlatego uroczystość dzisiejsza zobowiązuje nas, abyśmy byli eucharystocentryczni, obecni w białej hostii Pan. A tym centrum to jest ten największy cud świata, w którym teraz uczestniczymy. Ludzie mówią, nie ma cudów. A co to jest, jeśli nie cud? Właśnie tu i teraz. Oczywiście w sposób niewidoczny, niewidzialny. Mały książę powie, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Uczestniczymy w cudzie. I dlatego centrum naszego życia, jak mówi dokument liturgiczny, konstytucja o liturgii, jest Eucharystia. Skoro ona jest największym skarbem, dlatego określamy go jako sakrament królewski, to logicznie wynika z tego, abyśmy w sposób pełny, czyli z komunią świętą, bo msza jest ucztą, więc tak jak w pierwszych wiekach powinniśmy przyjmować ciało Pańskie i równocześnie w niej żywo, aktywnie uczestniczyć, ponieważ liturgia ma charakter responsoryczny, dialogiczny. Jest Pan z nami, jest odpowiedź duchem Twoim. A zatem mamy mszą świętą się modlić. A nie tylko podczas mszy świętej się modlić. W czasie mszy świętej my mniej modlimy się do Jezusa. Właściwie to On się modli, a my razem z Nim do Ojca. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Ta doksologia pokazuje, że my w czasie mszy świętej z Jezusem składamy siebie w ofierze Ojcu. I kiedy